W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jak masz problemy z rozpoznawaniem barw na tablicach Ishihary, to czy z góry jesteś skazany na utratę prawa jazdy kategorii C lub D, jeżeli oczywiście jakoś zdobyłeś te uprawnienia w przeszłości. No i czy musisz się czegoś bać, jak pójdziesz do innego lekarza medycyny pracy? Natomiast obawy tutaj są o tyle uzasadnione, że czasem badania przed kursami i nauki jazdy no nie zawsze przebiegają, czy przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie jeżeli chodzi o kierowców zawodowych. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od maila jednego z moich widzów. Witam Pana, mam takie pytanie, wróciłem z Irlandii ponad rok temu, pracowałem tam kilka lat jako kierowca ciężarówki. W Polsce nigdy nie pracowałem w tym zawodzie. Chcę wrócić do zawodu i to tutaj w naszym kochanym kraju. Nigdy też nie przechodziłem żadnych badań okresowych, gdyż była tam taka luka prawna i nie było takiej potrzeby. A w Polsce jeszcze nie pracowałem za kółkiem. Tu w kraju będę się musiał udać do lekarza medycyny pracy i mam taki problem, gdyż nie radzę sobie z tablicą Ishihary tak średnio pół na pół. No i moje pytanie brzmi, czy lekarz medycyny pracy może na podstawie tego badania wydać zakaz wykonywania zawodu i zawiadomić Wydział Komunikacji, co wiąże się nierozłącznie z utratą uprawnień. No, czy skieruje mnie do okulisty na dodatkowe badania. A może będzie od razu lepiej uzbroić się w zaświadczenie od okulisty, zanim pójdę do tego lekarza medycyny pracy? Proszę o jak najbardziej wyczerpującą odpowiedź, no bo chcę uniknąć problemów i zdaję się na Pańską ocenę. Odpowiadając na to pytanie internauty, zacznę od takich norm podstawowych, norm prawnych i podstawową tutaj normą widzenia barwnego dla kierowców ciężarówek czy autobusów jest rozpoznawanie barw podstawowych. No i to rozpoznawanie powinno być już wcześniej potwierdzone przez lekarza okulistę i to już przed kursem na prawo jazdy. Jeżeli tak było w rzeczywistości, to jest raczej mało prawdopodobne, żeby to rozpoznawanie barw nagle Ci znikło. No chociaż być może tam medycyna, szczególnie okulistyka, zna takie przypadki. No, jeżeli to było rzeczywiście zrobione uczciwie, wtedy niczego bym się nie obawiał. Natomiast z opisu no, nie za bardzo wynika taki czy inny sposób przeprowadzenia tego badania. Więc jest teraz bardzo prawdopodobne, że po prostu lekarz medycyny pracy wyśle Cię do okulisty, a ten lekarz okulista wyda jakąś opinię dla lekarza medycyny pracy. I cóż ten okulista powinien stwierdzić, a mianowicie, jeżeli chcesz być kierowcą zawodowym, no musi po prostu być prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej oraz żółtej. Dlaczego tych barw? No jest to o tyle logiczne, bo są to przecież kolory na sygnalizatorze świetlnym. No i nie za bardzo sobie wyobrażam kierowcę zawodowego, który ma z tym problemy. Tablice Ishihary są wprawdzie tutaj bardzo czułym narzędziem, ale zwykle okuliści, którzy znają się trochę na badaniach kierowców, po stwierdzeniu problemu z widzeniem barw udanego kierowcy, potem sprawdzają widzenie tzw. barw podstawowych, tych wspomnianych przeze mnie trzech i robią to na jakichś innych przyrządach. Nie będę wymieniał na jakich, jest tego naprawdę teraz sporo sprzętu okulistycznego, weszło różnego zachodniego, także kiedyś to były tak zwane jakieś tam lampa wilczka, teraz naprawdę sprzętu jest no, opór. Znam wiele przypadków, kiedy kierowca nierozpoznający barw na tablicach Ishihary był w stanie rozpoznać barwy podstawowe, czyli tą czerwoną, zieloną, żółtą, prawda? Czyli jeżeli tutaj rozpoznajesz, to masz duże prawdopodobieństwo, że też przejdziesz to na badaniach okulistycznych. I nie zostaniesz zdyskwalifikowany. No ale niestety jest druga strona medalu. Był pewien odsetek osób, które nie przechodziły tych testów, no i według przepisów nie nadają się do zawodu kierowcy. Także sam też napotkałem na kilka takich osób, przebadanych przez innych lekarzy. No i niestety życie tych osób
polega na tym, że wiecznie szukają jakiegoś lekarza, który je jakoś przepuści. Często są to nawet osoby jeżdżące już wiele lat i dopuszczone jakoś tak niezgodnie z przepisami, ale jeżdżą, wypadków nie mają, jakiś tam lekarz ich przepuszcza. Niestety parę osób spotkałem w takich okolicznościach, że w końcu znalazł się lekarz, który no, wziął za to pióro, napisał do starosty i wtedy prawo jazdy tracisz na zawsze. Są też sytuacje, że jesteś skierowany do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z innych powodów na przymusowe badania, czyli na przykład punkty, alkohol, no, udział w jakimś wypadku, no i wtedy efekt jest ten sam, że nie mając tego widzenia barw, prawidłowego widzenia tychże to barw podstawowych trzech, tracisz prawo jazdy na zawsze. No i w sumie efekt jest ten sam. Jakie jest rozwiązanie dla Ciebie tego problemu, jeżeli jesteś kierowcą lub kandydatem na kierowcę? No, jeżeli wiesz, że masz problemy z tymi tablicami Ishihary, po prostu pójdź do lekarza okulisty, ale takiego, który zna zasady badania kierowców, po prostu zapłać mu parę złotych, sprawdź uczciwie, czy rozpoznajesz te barwy podstawowe. Oczywiście inne rzeczy też możesz sprawdzić. No, jeżeli już mu zapłacisz, to weź od niego jakieś zaświadczenie, że te barwy rozpoznajesz, no i wtedy nie masz się czego bać. Natomiast jak nie rozpoznajesz, to szczerze mówiąc odradzam Ci pracę za kółkiem ciężarówki lub autobusu. No wcześniej czy później ktoś Ciebie dorwie, skieruje na badanie, no i stracisz wtedy za kurs, za kwalifikację, no i tracisz w ogóle zawód. Także na tym kończę. Jeżeli chcesz oczywiście więcej takich filmików, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś są linki do kanałów subskrypcji. Jeżeli Ci się filmik podobał, daj lajka, daj kciuka. No, jeżeli Ci rozwiązał jakiś problem, oczywiście wklej go, czy udostępnij go na Facebooka, czy na Google+. Oczywiście najwięcej dyskusji, najwięcej rzeczowej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy wrocław.com i tam oczywiście wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku, tak żebyś nie zapomniał. Opisuję tam różne inne przypadki związane ze wzrokiem kierowców, szczególnie wzrokiem kierowców zawodowych. Temat rzeka. Coraz więcej osób ma problemy z tym wzrokiem, coraz więcej osób chce być kierowcami, no a tutaj nie za bardzo to często wychodzi. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo i jeszcze raz pokazuję Ci, jak wyglądają barwy podstawowe badane przez okulistę lub przez lekarza medycyny pracy. Jeżeli rozpoznajesz te trzy z moich pieczątek, to jest duża szansa, że uda Ci się przejść okulistę podczas badań wzroku kierowcy zawodowego.